mała ilość widzów świadczy o jakości filmu, o jego klasie. Wiesz, słupki oglądalności niszczą kino, niszczą w ogóle naszą wrażliwość. Wszystko było, robiliśmy przeciwko sobie, aktorzy grali przeciwko sobie, scenograf robił przeciwko sobie, ja świeciłem przeciwko sobie. Na czym to polegało? To były no, klatki, pukające neonówki, zasikane windy, jakieś górne światło, gdzie wszyscy wyglądali jak chorzy, jakieś zielono, żółte, zgniłe ściany. No i to było, to trzeba było utrzymać jakby konsekwentnie, żeby ktoś nie powiedział, że robię złe zdjęcia. I nawet to się udało chyba, bo pamiętam na festiwalu w Gdyni, tam była Bogdan Dziworski, pamiętam, bardzo za tym filmem, za nagrodą dla niego mocno naciskał, a ponieważ była ta nagroda nieduża, to nie chcieli jej dzielić między mnie a wielkiego Jurka Wójcika. I dostałem nagrodę od Bogdana Dziworskiego, pamiętam ją, bo była większa od tej, którą dostał Wójcik. Spotkaliśmy się, pamiętam, w MDM-ie, w hoteliku takim małym, ludzkim pokoju. Pogadaliśmy sobie, ja jakiś tam pomysł miałem. Krzysztof mówi, no wiesz, no tam widziałem, że mu się to trochę podoba, to myślenie. No a później, jak ustaliliśmy koncepcję, jak to ma wyglądać, to właściwie ta praca była taka bezszmerowa. Taksówka mnie zabierała rano z hotelu do niego do domu. Robiliśmy sobie śniadanie. I gadaliśmy, ale nie o filmie. Później jechaliśmy razem na plan i dalej bezszmerowo właściwie, gdzieś tak porozumiewając się wzrokiem bardziej, szukaliśmy jakiejś takiej akceptacji w porządku, tak. W oczach było widać wszystko właściwie, czy idzie dobrze nam scena, czy przestawić kamerę, czy no oczywiście też rozumiem, to nie jest tak, że nie mówiliśmy na ten okres realizacji, a jeżeli rozmawialiśmy, mieliśmy jakieś problemy, to jakoś umawialiśmy się wzrokiem, że wychodzimy na chwilę na bok, poza plan zdjęciowy i szybko żeśmy analizowali pewne sprawy, które budziły nasze wątpliwości i wracaliśmy i dalej bezszmerowo. To było zimą. No i w czasie dokrętek tak wypadło, że Krzysztof miał operację. I na plan kierownikiem produkcji był Ryszard Chutkowski, który właśnie przychodził na plan, ale tylko się komunikował ze mną, mówiąc, że właśnie jakby zdając relację, jak przebiega operacja. Ja w trakcie tych nocnych dokrętek co chwilę dostawałem, co godzinę, czy co dwie godziny, dostawałem jakiś komunikat z sytuacji. No i one brzmiały coraz groźniej, że operacja trwa, że operacja się przedłuża, że jest po operacji, że stan jest ciężki. Później komunikat, że konieczna jest druga operacja, o ile pamiętam, że nie jest dobrze, że wszystko w rękach Boga. No i pamiętam, jak wracałem do Łodzi po zdjęciach rano. Włączyłem radio i słyszałem komunikat, że właśnie dzisiaj w nocy zmarł Krzysztof Kieślowski. No i zatrzymałem samochód i tak musiałem trochę posiedzieć w nim. A w Oświatówce za sprawą też Macieja Łukowskiego, dyrektora, jakby mieliśmy taką wolność twórczą, czyli jakby to, co jakby wyżywaliśmy się w formie, w obrazie, w myśleniu, takim czystym kinem. I tam powstawały filmy, no śmiem twierdzić, niedoścignione
w sensie formalnym, które zdobywały na całym świecie nagrody, które były dla nas w ten sposób, wyrażaliśmy też jakąś swoją wolność, wolność twórczą, artystyczną. To była nasza wolność, myśmy nie chcieli brać udziału w tym mechanizmie, być częścią tych trybów, że dostajemy, jakby działamy z cenzurą, za jakąś akceptacją, jakby robimy to, co w sumie od nas oczekują, żeby udowodnić to, że jest wolność, że artyści mogą, coś tam wytną, że wtedy nobilitacją było to, że jakiś film był na półkach lub cenzura się do niego przyczepiała, wtedy to stawaliśmy się, czy reżyser stawał się, no wtedy, wtedy to był szanowany. No to było kuszące, pokazać, wojsko nas puściło do koszar, zamieszkaliśmy razem z żołnierzami, do przysięgi, spaliśmy, biegaliśmy z nimi, podrywaliśmy się i nakręciliśmy mnóstwo materiału i po pierwszych, a odcinki wchodziły co 3 dni jeden i po pierwszych już miesiącu, kiedy się zaczęły pojawiać pierwsze odcinki, no nas, no już, jak to się mówi, władze wojskowe, włącznie z biskupem polowym, zarzuciły nam kłamstwo, na co powiedziałem, ja mogę wyjąć kasety i mogę wam powiedzieć, jak ta prawda jest dużo trudniejsza będzie dla was. A nie mogłem tego wszystkiego użyć, ponieważ momentalnie by się włączył w to prokurator i by nam naszych bohaterów pozamykali. Wtedy powiedział nam generał jednostki, że a mimo wszystko może się okazać, że panowie, jak przyjdziecie jutro, ten adres tej jednostki już nie będzie tym samym adresem. Ja mówię, wie pan, film, jakby ten materiał jest nakręcony, jakby to w pana interesie jest to, żebyśmy jednak zostali. Żeby pokazać, że to ma jakiś sens, że to do czegoś zmierza, że to na pierwszy rzut oka ta twardość, to wszystko, gdzie te protesty kobiety, matki zawiązywały jakieś kółka na rzecz ochrony swoich synów, mężów, prezydent Kwaśniewski ekipę wzywa na dywan, tłumacząc jej, że ostatni bastion szacunku obalamy. No to jest wojownik. To jest wojownik. Marek, który wrócił z tych Stanów pokaleczony strasznie, nie chciał się z nikim widzieć i chciał jak zwierzę w noże leczyć te rany swoje. Właściwie nie miał ochoty na żaden film. I dopiero po jakimś czasie, kiedy ja szczerze jeżdżąc do niego i się tak z nim zaprzyjaźniając, ale oczywiście nie narzucając się z filmem, powiedziałem mu kiedyś, mówię, wiesz, czy to myślisz, że to jest przypadek, że ja tu tak jesteśmy ciągle razem i tak, że te nasze losy i te drogi się gdzieś połączyły? Myślę, to były ważne słowa wtedy dla niego. Byłem jedyną nadzieją dla niego. Stałem się w jego życiu jedyną szansą. Jedyną osobą, która dawała mu jakieś światełko. 5 lat to trwało. Stań i walcz. To było jego słowo. Później to hasło wymyślił. Stań i walcz. A myślę, że na początku, jak byłem u niego, on się już poddał, ale przez te 5 lat odzyskał siły, odzyskiwał siły, robiąc, jakby opowiedział mi coś bardzo ważnego, co w jakimś stopniu się odbiło na filmie też i niektórzy osoby związane z filmem, krytycy, jakby mają mi może za złe, chociaż ma najlepszą widownię ze wszystkich moich filmów, myślę, najwierniejszą. On mi powiedział, słuchaj, zgadzam się na ten film, ale daję ci wszystko, co mam.
Ja nic nie mam. Daję ci swoją historię. Ja nic więcej nie mam. Mam tylko swoją historię. I w tym momencie stałem się w jakiś sposób odpowiedzialny, czy jakby musiałem się, nie mogłem go zawieść. Zawiodła go żona, wszystko, cały świat, którym był. Wszyscy go zawiedli. I nie mogłem ja go zawieść. I właściwie wiedziałem, że dla niego ta scena, ten epizod w jego życiu, ta historia jest ważna. Epicki film z dużym rozmachem, dziejący się od Syberii po Kalifornię, jest wielkim widowiskiem. Ja powiedziałem, zrobię film współczesny o problemie, który nie wszyscy sobie zdajemy sprawę, o sytuacjach, które się dzieją wokół nas, o których nie mamy zielonego pojęcia, a zarazem opowiem o tym, co ten świat proponuje, ten świat wirtualny. Bo internet jest miejscem, który nie ma ograniczeń, który nie ma hamulców, nie ma odpowiedzialności. Może przekroczyć wszelkie granice i może być niezwykle groźny, ale też może być dawać to, co normalne życie nie daje. Może się okazać, że tam jest prawdziwe życie. Tam ono nabiera sensu i tam staje się twoim niewirtualnym, ale tym podstawowym, tym najważniejszą częścią twojego życia.